imieniu członków Szkolnego Koła Teatralnego serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Przed nami Boże Narodzenie, święta wyjątkowe i ważne. Wigilijna noc, noc, w której Bóg stał się człowiekiem. Ten czas rodzi radość i dobroć w sercu każdego człowieka. Dzielenie się opłatkiem, roziskrzona choinka, włożone pod nią prezenty, ciche melodie kolęd przenoszą dorosłych w świat dzieciństwa, a dzieci wzbogacają przeżycia, do których zawsze będą chętnie wracać we wspomnieniach. Dziś zapraszamy wszystkich na Teatr Cieni. Zanim tę radosną nowinę powiemy, jeszcze raz zebranym bardzo dziękujemy, że przybyli do nas, bo rzeczy ciekawe będziemy przedstawiać. Co się działy dawno? Baczcie tylko, nie nadstawiajcie ucha, żeby co mówimy, dobrze było słychać. Oto Bóg Ojciec zlitował się nad światem, zesłał Syna swego, by stał się nam bratem, aby nas wykupił od grzechu Adama, byśmy kiedyś mogli przejść przez nieba bramy. Zobaczycie wszyscy, w jakim przyszedł stanie i kto przybył pierwszy na to powitanie. I jakie ofiary dla Pana złożyli, wszystko to użycie, jakbyście tam byli. Thank you.
Abel został pasterzem
zaś Kain rolnikiem. Bracia złożyli Bogu ofiary. Każdy z tego, co wyhodował. Bóg był zadowolony z ofiary Abla, lecz Kain poczuł zazdrość. Owładnięty gniewem zabił brata. Od tej pory zło zaczęło szerzyć się w świecie. Wśród licznych pokoleń coraz więcej było osób, które niestety, biorąc przykład z Kaina, dopuszczały się przestępstw. Zło okazało się mocniejsze niż człowiek. Człowiek doświadczył, że nie jest w stanie go pokonać. Jednak ma w sercu pamięć, zapowiedź Boga, który wyzwoli ludzkość. Prorocy Starego Testamentu przepowiadali przyjście Zbawiciela, który zmaże grzech pierwszych rodziców. Małych chłopiec, Mario, przepraszam.
Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Jak obyczaj każe stary, według ojców naszych wiary, w dzień Bożego Narodzenia chcemy złożyć Wam życzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, niech dobroć wśród Was gości. I niech Boga wielka moc na Was spłynie w świętą noc. Niech te święta spokój Wam przyniosą, a radość chodzi za Wami krok w krok. Niechaj dostarczą tyle optymizmu, by starczyło na cały nowy rok. Wesołych świąt! Pani dyrektor Iwony Krzyżanowskiej, tutaj troszeczkę opóźnione powitanie. Pani dyrektor gimnazjum, witam Panią Małgorzatę Kowacką i za uczestnictwo w przedstawieniu. Witam przedstawiciela rodziców również, nauczycieli i Was uczniowie.
I właściwie na zakończenie teraz, ale bardzo serdecznie chciałam podziękować właśnie w imieniu pani dyrektor za pani Ewie Wiejak i pani Małgorzacie Matras za przygotowanie przedstawienia wraz z młodymi aktorami z Koła Teatralnego Szkoły Podstawowej. Teatru cieni jeszcze u nas nie było. Pierwsze przedstawienie takie. Forma bardzo ciekawa, ale wymagała wielu godzin przygotowań i również zaangażowania wielu osób w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Chciałabym również serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, który spędzamy w gronie najbliższych. W imieniu dyrekcji i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum chciałabym złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia, cudownych chwil w gronie bliskich, a zwłaszcza kochającej rodziny. W te chłodne dni ciepło i magia świąt często sprawiają, że choć na chwilę zapominamy o troskach i obowiązkach i odnajdujemy to, co naprawdę ważne, drugiego człowieka. Warto jest pielęgnować więzi, bo one nas wzmacniają, nadają sens naszemu życiu. Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy wam przez całe wasze życie, a szczere i najpiękniejsze bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie, zwłaszcza w nadchodzącym nowym 2019 roku. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na święta i chciałabym przypomnieć, że do szkoły wracamy 2 stycznia. To. Dziękujemy, zapraszamy na zajęcia. Z powrotem.